Witam Was, kochani. Dzisiaj mega wiedza i przyznam się Wam szczerze, że to mi całkowicie rozwaliło system. To, czym się z Wami teraz podzielę. Całe te wyższe poziomy świadomości, no po prostu tak mi otworzyły oczy, że głowa mała. Słuchajcie teraz. Moc lidera jest tak nieprawdopodobna, że jedna osoba potrafi zmienić bieg historii. Jedna osoba potrafi tworzyć firmy nieprawdopodobne. Ja się zawsze zastanawiałem, jak to jest, że niektórzy są tak ludzie niesamowici, że potrafią robić tak wielkie rzeczy. I kochani, przez poziomy świadomości staje się to bardzo, ale to bardzo proste. Dlaczego pewni ludzie osiągają, zdobywają, a inni nie? I teraz zobaczcie sobie coś, co stworzył David Hawkins, którego książki też Wam serdecznie polecam. I teraz patrzcie na to. Mam nadzieję w ogóle, że przeoraliście poprzednie mentale związane z wyższymi poziomami świadomości. Jeżeli nie, to wróćcie do nich koniecznie. Mam nadzieję, że zobaczyliście mapę świadomości, bo bez tego nie zrozumiecie, o co tutaj się w ogóle rozchodzi. Także wróćcie do poprzednich, zanim zaczniecie to ogarniać. Polecam. Kochani, przechodzimy do sedna tego. Jedna osoba na poziomie ochoty równoważy, można powiedzieć, słabość energetycznie dużego stadionu. I teraz to jest niesamowite, że jedna osoba, która jest naprawdę zmotywowana do działania, jest prężna, ciśnie, tworzy, robi, jej energia potrafi emanować w tak potężny sposób, że osoby na niższych wibracjach za nią podążają, chcą iść w jej ślady. Ta energia jest tak nieprawdopodobna. Idziemy dalej. Moc rozsądku równoważy 400 tysięcy osób poniżej poziomu 200. To jest też nieprawdopodobne, że za sprawą logiki i prostego tłumaczenia różnych rzeczy, takie osoby, które są na tym poziomie, tak samo zrzeszają wiele, wiele osób, które za nimi są w stanie podążać, które no czerpią z nich tą też energię. To są liderzy, którzy nieprawdopodobnie zmieniają świat. I teraz to, co ja odkryłem, kochani, i tutaj jakby się, można powiedzieć, gdzieś tam ten mój rozwój zatrzymał na poziomie rozsądku przez wiele, wiele, wiele lat. To, co ja odkryłem, to wibracje, które są jeszcze potężniejsze i jak ja, jako trener mentalny, zobaczyłem to, co teraz macie przed swoimi oczami, że na poziomie miłości ona jest dwa razy potężniejsza od rozsądku. Radość to już jest nieprawdopodobna moc, która zaraża miliony. A poziom pokoju już potrafi, tak naprawdę kilka osób na poziomie pokoju potrafi zmieniać ten świat. I to jest coś nieprawdopodobnego. I teraz tak. Ja zawsze żyłem bardzo w swoim umyśle. Wszystko rozumiałem. To mi ułatwiło wiele rzeczy. Ale odkąd ja zobaczyłem jakby to, co stworzył Hawkins i jakby zacząłem to rozumieć, dlaczego Jan Paweł II miał taki impact, dlaczego Nelson Mandela miał taki impact na świat. Jak ci najwybitniejsi zmieniają, dlaczego go zmieniali, to nie wynika, kochani, z nie wiem, wiedzy, jaką oni mieli, albo też można powiedzieć, ale przede wszystkim z tej takiej nienamacalnej energii, którą my wszyscy gdzieś tam jesteśmy w stanie odczuć, niekoniecznie potrafiliśmy ją nazwać. I teraz ja, jako trener mentalny, moim pragnieniem, marzeniem jest to, żeby zmienić jak największej ilości ludzi życie, żeby było bardziej bezwysiłkowe, przyjemniejsze, lżejsze, żeby było więcej osiągnięć, żeby było lżej, fajnie, mile i przyjemnie. I jak ja to zobaczyłem, że wibracja miłości, radości i pokoju ma po 1000-krotnie większą moc do zmiany świata, mi to rozwaliło system. Bo ja już myślałem, że nie będzie takiej wiedzy, która mnie zaskoczy i będę w stanie... Myślałem, że ja głową sufitu dotknąłem i to jest po prostu nieprawdopodobne. Od momentu, jak ja zacząłem to, jakby dowiedziałem się o tej wiedzy, zacząłem praktykować miłość, zacząłem praktykować radość, jeszcze więcej uśmiechu, jeszcze więcej luzu w różnych sytuacjach życiowych. To jest nieprawdopodobne. Ale wiem, że nie każdy z Was chce wchodzić na wibrację Jana Pawła. Wibracja radości to może jeszcze. Ale tak samo świetnie zrozumiecie dzięki tym poziomom, dlaczego pewne osoby osiągają, a inne nie.
I teraz zerknijcie na te wybitne postacie, które tutaj przygotowałem. Mamy Richarda Bransona, Elona Muska, Arnolda Schwarzeneggera, Steve'a Jobsa, Billa Gatesa, Warrena Buffetta. To są ludzie, którzy mieli niesamowicie rozwinięty rozum. To są ludzie, którzy przeczytali tyle książek, że to głowa mała. Warren Buffett to czyta tygodniowo kilka książek. Bill Gates bardzo podobnie. Steve Jobs, no nieprawdopodobna wiedza. Richard Branson to samo. Mając bardzo dużo wiedzy z różnych obszarów, my jesteśmy w stanie dzięki tej wiedzy osiągać nieprawdopodobne rzeczy. Ale to, co większość tych ludzi tutaj też na tym załączonym obrazku charakteryzuje, to niesamowita odwaga, bo wchodzili w nieznane. Ich, jak przestudujecie ich historie życiowe, okaże się, że oni wchodzili w biznesy nie wiedząc w ogóle, czy one wyjdą. Oni wierzyli, ale nie wiedzieli. Z czasem, gdy zaczęli, raz im się udawało, raz nie, raz tak, raz nie, raz tak, raz nie, w pewnym momencie oni to przekuli w niesamowitą mądrość. Ale dzięki energii, ochoty do działania, tworzenia, pragnieniu zdobywania coraz większych rzeczy, osiągnęli nieprawdopodobne rezultaty. I teraz jak ja zaczynam patrzeć pod kątem osiągania niesamowitych rzeczy na siebie, na ludzi, którzy mnie otaczali, to okazuje się, że najważniejszym czynnikiem, żeby osiągać niesamowite rzeczy, jest parcie do przodu. To jest odwaga. Dla mnie odwaga to jest taka w ogóle taki głupi rozumek. Czyli nie masz wiedzy, hura, optymizm, taki coaching, ale jedziesz do przodu i starasz się osiągać. Nie? Na poziomie rozumu już nie ma odwagi. Tam już jest ciśnięcie do przodu, bo masz wiedzę i tam nie ma, tam nie potrzebujesz wiary w siebie, pewności siebie, bo jak masz wiedzę, to ty wiesz, że jak zrobisz A, to będzie B. Bardzo proste. I no to jest nieprawdopodobne, że mając w sobie mocne pokłady takich energii jak odwaga, ochota do działania, akceptacja, rozum, jesteśmy w stanie dzięki tym wibracjom, no i jeszcze szczypta pragnienia też się przyda, jesteśmy w stanie osiągać nieprawdopodobne rzeczy. Bo z tej energii, którą my mamy, ona sprawia, że zaczynamy osiągać, bo wychodzimy w te w nieznane. I teraz jak to wygląda u ludzi, którzy nie osiągają? Ciągłe obwinianie systemu, polityki. Mama mi zabroniła, tata mi zabroniła, dziewczyna mi zabroniła, nie mogę, nie potrafię. Osoby na wstydzie wstydzą się wyjść do świata, upublicznić swój wizerunek. Nie są w stanie na takiej wibracji zmienić świat, pociągnąć za sobą tłumy. To jest nierealne. Na poziomie żalu, wieczne roztrząsanie tego, co było kiedyś i tak dalej, smęty, smutek. No nie da rady tak osiągać biznesu, znaczy osiągać sukcesów. Na poziomie pragnienia już się da, a jest to co prawda wykańczające, gdy to jest tylko wibracja pragnienia, czy dominująca, ale już się da. To już jest poziom, z którego jak czegoś bardzo mocno pragniecie, to aż jesteście w stanie osiągać. Złość. No na złości no nie zrobicie z ludźmi biznes, jak co chwilę jesteście niestabilni emocjonalnie i wrzeszczycie, poniżacie innych. No ciężko wam będzie. Na dumie. Z dumą też nikt nie chce współpracować. Jak ktoś ma nos tak i generalnie nie przyjmuje do siebie żadnej słów krytyki, wszystko wypiera, nie, ja jestem najmądrzejszy, wy nie macie racji. Tacy ludzie też rzadko osiągają wybitne rzeczy. Przede wszystkim osiągają je ludzie, którzy mają w sobie ogrom odwagi, akceptacji, rozumu, miłości, radości. To są ludzie, którzy naprawdę nawojowali w tym świecie. I teraz tu się otwierają drzwi do tego, że jeżeli chcecie sami dla siebie osiągać niesamowite rzeczy, najważniejsze jest przekraczanie poziomów świadomości i wyzbycie się tych wszystkich niższych, jak wstyd, wina, depresja, żal, strach, złość, pragnienie i duma. Na tych poziomach jest bardzo ciężko osiągać. I teraz tu się otwierają drzwi do zrozumienia tego, że to od waszej osobowości zależy, co wy osiągniecie, a nie od nie wiadomo czego. Mając sobie strach, no nie spróbujecie, bo się boicie. I teraz tu jest ten myk, że jeżeli chcecie wieść fenomenalne życie, to wy musicie wibracyjnie się zmienić i zacząć być wibracją odważną, idącą do przodu. Jak tego dokonać, żeby przekraczać te poziomy świadomości, to o tym jeszcze będziemy mówić, także spokojnie, przygotuję dla was całą bazę materiałów, don't worry.
Ale na razie w ogóle musimy zrozumieć ten mechanizm, jak to działa, że pewni osiągają, inni nie. I teraz, jak pewnie zauważyliście, wśród tych kilku wybitnych postaci, takiego małego dorzuciłem Mike'a Tysona. I teraz, gościu osiągnął nieprawdopodobne rzeczy, a nie przejawia on wyższych poziomów świadomości. W ogóle. I teraz, jak to jest możliwe? No kochani, jak spojrzymy na Tysona, to jest tak naprawdę, tam w nim jest, zrodziło się to u niego wszystko ze wstydu, gdzie on był poniżany przez swoich kolegów i tak dalej, i w pewnym momencie stwierdził, że już nigdy więcej. Masa złości w nim, winy, żalu, bardzo dużo pragnienia i de facto to wszystko, no jeszcze duma level pro. Bardzo niski, niskowibracyjny człowiek, no jeszcze turbo ochota do działania, to też mu trzeba powiedzieć, że jednak z tego wyższego poziomu ma tą ochotę niesamowitą i odwagę, ale ma ogrom procentowy tych niższych poziomów świadomości w sobie. I teraz jakim cudem on osiągnął? Bo miał trenera na poziomie rozumu. Jego trener, już nie pamiętam nazwiska, bez znaczenia, stworzył kilku mistrzów świata. To był człowiek, który rozum miał nieprawdopodobnie rozwinięty. I tu się znowu powinno odkryć przed wami zrozumienie tego, że okej, mogę być niedoskonały, ale mając mentora, który już przebył tą drogę, który już ogarnął, wy dzięki niemu jesteście w stanie osiągać niesamowite rzeczy. Ale musicie mieć kogoś, kto już rozkminił to wszystko, żeby osiągać sukcesy w sporcie czy w biznesie. Jak będziecie sami szli przez tą drogę, no wyobraźcie sobie, że Mike Tyson by nie miał mądrych trenerów. No to ten gościu byłby nikim i to nie miałoby prawa funkcjonować, gdyby on się nie podpiął energetycznie do mentora. Dlatego treningi mentalne są, nazwijmy to, takie dobre. Mentoring z jakimiś mentorami. Tu mógłbym reklamę siebie zrobić, jeżeli byście chcieli współpracować, zapraszam. Kochani, mając osobę, która już przebyła drogę, która ma już rozbudowany rozum, podróż w obojętnie jakim kierunku jest 1000 razy prostsza. I zauważcie, jak sportowcy mają, na przykład tenisiści. Oni mają wokół siebie cały sztab ludzi. I mamy mistrza od motoryki, mistrza od treningu tenisowego, mistrza masażystę. Oni się otaczają najwybitniejszymi ludźmi w danym fachu. Dlatego potem oni jako jednostka są w stanie osiągać. Bez tych osób żaden tenisista nic by nie osiągnął. To jest nierealne, żeby być samopas i osiągać wybitne rzeczy. Teraz tymi osobami dla was mogą być książki, może być YouTube, ale wy musicie skądś pozyskiwać tą wiedzę, żeby jak najszybciej wzrastać, żeby zmienić się, wejść na wyższy poziom świadomości, wyzbyć się strachu, złości, żalu i tych wszystkich innych niższych wibracji. I teraz, kochani, jak ja to zobaczyłem, to mi tak otworzyło, no, zmieniło wszystko, że ja mogę jeszcze mieć większy impact na ludzi dzięki jeszcze większej dozie miłości, radości, pokoju. I to są poziomy, które zaczynam coraz bardziej praktykować. Ciekawe jest to, że tam już się wyłącza myślenie i tam się bardziej odczuwa życie. Tam się jest dobrym, serdecznym. I każdy z nas, wchodząc na te wyższe poziomy świadomości, w nieprawdopodobny sposób zmienia rzeczywistość. Nawet takie drobne gesty życzliwości, one zmieniają ludzi wokół nas. Ile razy było tak, że poszliście do sklepu i powiedzieliście ekspedientce, szczerze patrząc w jej oczy, dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Jak to wiele potrafi zmienić. I tutaj dla tych z was, którzy chcą wejść w świat treningu mentalnego, kochani, to jest mind blowing i powinniście zacząć trenować te najwyższe poziomy świadomości, bo to one zmieniają świat. I no, dla mnie to jest po prostu kosmos. To jest kosmos, kosmiczna wiedza, kosmiczne rozumienie mechanizmów, dzięki któremu jeszcze łatwiej się wzrasta. I przyznam się szczerze, że to był kluczowy element, dlaczego wszedłem w książki Davida Hawkinsa, zacząłem wchodzić w te wyższe poziomy świadomości i to przeorałem ten temat na maksa. To jest coś nieprawdopodobnego. I kochani, napisałem książkę 12, w której właśnie jest zbombardowana, zmasowana wiedza odnośnie twórczości Davida Hawkinsa, o mocy samokontroli. Uproszczone to wszystko nieprawdopodobnie, bo sam Hawkins napisał te książki tak trudno i tak skomplikowanie, że to jest naprawdę level pro hard, żeby zrozumieć jakiekolwiek zdanie w tej książce. Nie wiem, czy to wina tłumaczenia, że to z angielskiego na polski, ale naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo zawiła.
mimo wszystko, jeżeli przeczytaliście moje książki, jeżeli jesteście już w świecie rozwoju duchowego dosyć mocno i rozumiecie, że myśli się wam samym myślą, możecie kontrolować emocje i tak dalej, subiektywna interpretacja, to jestem w stanie wam polecić te jego książki, ale jeżeli jeszcze ich nie przeoraliście, to proszę Boże się za nie nie łapcie, bo nic nie zrozumiecie. Trzeba pomalutku i spokojnie wchodzić do tego świata duchowego na najwyższym poziomie, bo nie jest to łatwe. Ale kochani, podsumowując, jeżeli chcecie zmieniać ten świat, musicie wejść na wyższe poziomy świadomości. Osiągnąć to jesteście w stanie, doskonaląc się i ucząc się tych wszystkich mechanizmów, jak przekraczać poziomy świadomości, jak kontrolować emocje, jak wyplenić te nawyki, których nie chcecie. To jest klucz do fenomenalnego, pięknego, lekkiego życia. I teraz sobie wyobraźcie tylko, że będziecie posiadać wiedzę i mądrość mistrzów duchowych, ludzi ze świata biznesu, najlepszych sportowców i połączycie tą wiedzę w jedną całość. Kochani, to jest coś nieprawdopodobnego. Wkraczamy do etapu ludzkości, jakiego nie było jeszcze na planecie Ziemia. Wiedzą możemy się dzielić na YouTubach, w książkach. Do wszystkiego mamy dostęp. Docencie to. Jeżeli nie chcecie zostać w tyle, musicie cisnąć na maksa, bo to tak szybko wszystko idzie, że ja wierzę, że naprawdę już wkrótce jesteśmy w stanie żyć w takim, można by rzec, raju na ziemi, no bo coraz więcej jest ludzi świadomych, przebudzonych, wszystko wygląda coraz fajniej i lepiej. Także kochani, nie mogę się doczekać przyszłości. Napiszcie bardzo proszę w komentarzu, jak się wam podobał ten mental i koniecznie pobierzcie ten darmowy PDF, nie wiem, czy o tym już wspominałem, z mapą świadomości, która jest całkowicie dla was za darmo. Wystarczy, że klikniecie w link i tam będziecie mieli do pobrania mapę świadomości. Także pozdrawiam was serdecznie. Już wkrótce kolejne materiały, które mi rozwaliły głowę. Trzymajcie się, pozdrawiam was. Cześć.